Badanie elastograficzne wątroby, czyli fibroskan, jest nową metodą nieinwazyjnego badania wątroby. Jest polecane u pacjentów, którzy mają przeciwwskazania do biopsji wątroby, czyli stwierdzamy u takich pacjentów zmiany ogniskowe, jakiekolwiek zmiany ogniskowe w wątrobie, które stanowią przeciwwskazanie do badania inwazyjnego. Tak naprawdę biopsja wątroby nadal pozostaje złotym standardem w diagnozowaniu chorób wątroby, gdyż dzięki biopsji wątroby uzyskujemy bardzo dużo informacji dotyczących stanu zwłóknienia, stanu zapalnego wątroby u pacjentów. Natomiast badanie elastograficzne, z tego względu, że jest badaniem nieinwazyjnym, czyli pacjent nie jest hospitalizowany, nie ma podawanego znieczulenia miejscowo, nie ma nakłucia, jest badaniem bardzo cennym. Należy jednak podchodzić z pewną rezerwą do badania elastograficznego, gdyż sam wynik badania nie daje nam jednoznacznie odpowiedzi dotyczącej choroby wątroby. Jest to badanie bardzo dobre do oceny stopnia zwłóknienia czy włóknienia narządu i bardzo dobrze sprawdza się w diagnostyce i obserwacji pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C. Przykład. Pacjent, który był kwalifikowany do leczenia interferonem i miał stopień włóknienia przed leczeniem dosyć zaawansowany, czyli F3. Po leczeniu interferonem, w momencie kiedy robimy badanie kontrolne po roku czy dwóch lat po zakończeniu leczenia, okazuje się, że to włóknienie się cofnęło i pacjent ma wynik F2 albo F1. To badanie jest bardzo dobre do kontrolowania pacjentów, bo nie trzeba wykonywać biopsji. Drugi cel fibroskanu to jest ocena stopnia stłuszczenia. Nadwaga, stłuszczenie wątroby, tak naprawdę obserwujemy teraz, jest chorobą cywilizacyjną. Ponad 50% społeczeństwa europejskiego wykazuje nadwagę i ma stłuszczenie wątroby. Jeśli chcemy ocenić, ile narządu jest stłuszczone, to badanie elastograficzne jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym. Pacjenci w momencie, kiedy otrzymują wynik, że powiedzmy 3/4 narządu jest tłuszczone i mają bardzo dużą nadwagę, na przykład powyżej 15 kg, motywuje ich to do diety, do zdrowego trybu życia i do redukcji masy ciała.